Pożar zniszczył piętro domu jednorodzinnego w Brzezińce. 78-letnia pani Lidia straciła w pożarze wszystko. Trwa zbiórka na jej rzecz. Kłopoty z remontem w centrum miasta. Tramwaje śląskie zerwały umowy z wykonawcą. Dwa nowe oddziały w przedszkolu numer 18 w Wesołej. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. 8 stycznia w domu jednorodzinnym na ulicy Jaśminowej w Brzezińce wybuchł pożar. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali ogień na piętrze domu jednorodzinnego. W budynku przebywała starsza pani, która została ewakuowana jeszcze przed przybyciem straży. Kobieta została przejęta przez zespół ratownictwa medycznego i przetransportowana do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Ogień zniszczył całe piętro domu i jego wyposażenie. Na miejscu interweniowało 9 zastępów straży pożarnej i pogotowie gazowe. 78-letnia pani Lidia straciła w pożarze dobytek całego życia oraz swojego wiernego przyjaciela, pieska Gucia. W sieci ruszyła zbiórka na pomoc Mysłowiczance. Pani Lidia jest skromną emerytką, która wiele lat pracowała na kopalni Mysłowice. Informacje o tym, jak można pomóc poszkodowanej w pożarze, znajdziecie na itvm.pl. 2 stycznia tramwaje śląskie zerwały umowę z wykonawcą przebudowy torowiska obejmującej ulicę Bytomską, Starokościelną, Szymanowskiego i Powstańców. Niebawem spółka ogłosi nowy przetarg na dokończenie inwestycji. Wykonawca miał niemal 19 miesięcy na wykonanie zadania. Tymczasem stan realizacji prac szacuje się na około 30%. To zadanie jest elementem projektu dofinansowanego środkami unijnymi i musi zostać zrealizowane oraz rozliczone do końca 2023 roku. W przeciwnym razie unijne fundusze przepadną. Spółka Tramwaje Śląskie naliczyła generalnemu wykonawcy karę finansową wynikającą z zapisów umowy oraz wezwała firmę do przystąpienia we wtorek 10 stycznia do inwentaryzacji wykonanych robót. Decyzję o wypowiedzeniu umowy z firmą NDI i ogłoszeniu przetargu na dokończenie prac podjęło również miasto Mysłowice, o czym w piątek w mediach społecznościowych poinformował prezydent Dariusz Wójtowicz. Ponad 2 miesiące w przedszkolu numer 18 w Wesołej trwał remont mający na celu zaadoptowanie 2 pomieszczeń po CKZiU wraz ze wzmocnieniem stropów oraz wyposażeniem pracowni, pomieszczeń sanitarnych, kuchni i szatni. Głównym celem projektu było utworzenie w placówce 50 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uroczyste otwarcie 2 nowych oddziałów przedszkola numer 18 w Mysłowicach odbyło się 10 stycznia i zostało połączone z Galą Gwiazdkową. Projekt został zrealizowany przez dyrekcję przedszkola numer 18, Miejski Zarząd Obsługi Placówek Oświatowych oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. W Wesołej kolędowali z Marcinem Wyrostkiem. Obejrzeli pokaz ratownictwa lodowego. Finał dla małych i dużych także w Mysłowicach. Korowód kolędników prowadzony przez akordeonistę Marcina Wyrostka przeszedł 8 stycznia przez ulicę Wesołej. Rozśpiewany tłum dotarł do kościoła Matki Boskiej Fatimskiej, by tam kolędować wspólnie z mieszkańcami. Takiego kolędowania w Mysłowicach jeszcze nie było. 8 stycznia orszak kolędników przy akompaniamencie Marcina Wyrostka przeszedł ulicami Wesołej aż do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, gdzie następnie odbył się koncert muzyka z zespołem Corazon. Było tłumnie, śpiewająco i co najważniejsze wesoło, bo w końcu nazwa dzielnicy do tego zobowiązuje. Rozśpiewany korowód angażujący sąsiadów to wspólna inicjatywa Marcina Wyrostka i jego sąsiadki, pani Anny Barteckiej. Wspominam sobie mój czas dzieciństwa i spotkania zawsze z moją rodziną, z kuzynami. To nasza droga na pasterkę wyglądała tak, że szliśmy razem z kuzynami, ciotkami, wujkami i śpiewaliśmy w niebogłosy kolędy. I pomyślałem, że to będzie fajna taka... Fajne wspomnienie i przede wszystkim podtrzymywanie tradycji, która jest bezcenna. Jest to w sumie bardzo prosta rzecz, bo idziemy i śpiewamy, ale myślę, że każdemu z nas tego chyba trzeba. Weź i zrób tak, żeby my też zaistnieli, nie? Jako Wesoło, jako dzielnica. Do końca nie wiedziała, czy to wypali, wiesz? No bo to jest pierwszy raz,
ale i ogonu Marcin. Najgorszy jest pierwszy roz, bo to ludzie nie wiedzą, o co chodzi, w czym gra, ale na drugi roz już będą wiedzieć, nie? Następnie w wypełnionym po brzegi kościele odbył się niezwykły koncert akordeonisty z jego zespołem Corazon, podczas którego można było posłuchać najpiękniejsze polskie kolędy i znane piosenki świąteczne. Wydarzenie było połączone także ze zbiórką na rzecz Hospicjum Cordis. Duże zainteresowanie akcją daje nadzieję, że będzie to nowa tradycja wesoła. Taka nowość w naszym mieście. Chcemy zintegrować środowiska nie tylko dzielnicy Wesoła i Morgi, ale również w innych dzielnicach myślimy o podobnych wydarzeniach. Ale dzisiejsze wydarzenie to niesamowita gratka dla mieszkańców, dla tych ludzi, którzy chcą kolędować, spotykać się i szerzyć jedną wielką wspólnotę w naszym mieście. Mysłowiccy strażacy zaprosili w czwartek młodych ludzi na lodowisko w Parku Słupna i wspólnie z policjantami przypomnieli im najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania zimą i nie tylko. Akcja Bezpieczne Ferie jest organizowana przez mysłowickie służby rokrocznie. W czwartkowym spotkaniu wzięło udział kilkudziesięcioro uczniów z różnych szkół na terenie naszego miasta. Mundurowi zgodnie podkreślali, że podczas zimowego wypoczynku najlepiej odwiedzać takie miejsca jak lodowisko w Parku Słupna, a nie szukać atrakcji na obszarach bez nadzoru, nad jeziorami czy brzegami rzek. Na szczęście numer alarmowy 112 najmłodsi mieszkańcy naszego miasta znają doskonale. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie będą musieli z niego korzystać. Trzy królewskie orszaki przeszły 6 stycznia ulicami Mysłowic i spotkały się na rynku. Kacper, Melchior i Baltazar pokłonili się nowonarodzonemu i kolędowali wspólnie z mieszkańcami. Z trzech części miasta przybyli na rynek, by oddać pokłon świętej rodzinie. Kacper, Melchior i Baltazar podążali konno za gwiazdą, a za nimi kolędując maszerowali mysłowiczanie. Już po raz 9 w naszym mieście odbył się Orszak Trzech Króli, czyli uliczne świętowanie objawienia pańskiego. Samo święto jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. To jest święto, które zawsze było takim świętem, które miało nam mówić o tym, że po pierwsze, Jezus, który się narodził, nie przyszedł tylko do narodu izraelskiego, ale właśnie, że narodził się dla wszystkich i tym symbolem są ci królowie, którzy przychodzą z daleka, z różnych krajów. Na rynku królowie i mieszkańcy mieli okazję oddać cześć świętej rodzinie, w roli której wystąpili państwo Kowalczykowie z Brzezinki, ale także rozgrzać się grochówką z kotła, wspomóc Hospicjum Cordis czy zaśpiewać wspólnie z chórem Familia. Jednak okres, w którym śpiewa się kolędy, zawężył się do 24 i 25 grudnia, natomiast kolędy można spokojnie do 2 lutego śpiewać. Natomiast czy w radiu, w telewizji tych kolęd nie ma? I zaobserwowaliśmy, że ludzie jednak potrzebują tego śpiewania, takiego wspólnotowego też śpiewania. I to jest też taka myśl właśnie przewodnia orszaku, żeby się zebrać wspólnie i pośpiewać kolędy. W organizację wydarzenia włączyła się jak zwykle lokalna społeczność, w tym m.in. Mysłowicki Ośrodek Kultury czy tutejsze parafie. Jak informuje Fundacja Orszak Trzech Króli, 6 stycznia w całej Polsce odbyło się ponad 750 orszaków, w których maszerowało w sumie 1,5 miliona osób. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie zagra w Mysłowicach. W ostatnią niedzielę miesiąca w hali Mosir, tak jak w ubiegłym roku, będziemy bawić się na sportowo. W styczniu cała Polska przygotowuje się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą”. Gramy dla wszystkich, małych i dużych. Nie inaczej jest w Mysłowicach, gdzie w ostatnią niedzielę miesiąca będziemy bawić się na sportowo. Sztab 31. finału WOŚP mieści się tradycyjnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. To tu wolontariusze będą odbierać i rozliczać swoje puszki. Wolontariusze, których mamy 120 w tym roku, będą, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, meldować się po odbiór pakietu wolontariusza już od godziny 7.29 stycznia. Kwestujący w naszym mieście jak zwykle będą mogli liczyć na ciepły posiłek, a nad ich bezpieczeństwem będą czuwać m.in. miejskie służby. Wolontariuszy będzie można oczywiście spotkać na terenie całego miasta. Służby policja i Straż Miejska są powiadomione, żeby miały baczenie na naszych młodych wolontariuszy. Oczywiście na teren naszego sztabu nie będą mogły absolutnie wejść osoby, które nie będą posiadały identyfikatorów, więc tutaj ta kwestia nie uległa absolutnie zmianie. Niezmiennie też osoby niepełnoletnie będą zbierały datki pod opieką dorosłych.
Jeśli jednak nie będziecie w stanie tego dnia wrzucić pieniędzy do puchy, możecie już teraz wpłacić je za pośrednictwem e-skarbonki CKZiU lub wziąć udział w jednej z wielu internetowych aukcji. Skarbonki zewnętrzne Mysłowickiego Sztabu znajdziecie już także m.in. w butiku Diamond przy ulicy Dzierżonia, sklepie Knefle przy ulicy Mikołowskiej czy firmie Ulma Construction Polska na Jaworznickim Wysokim Brzegu. Orkiestrowa zabawa odbędzie się natomiast 29 stycznia w hali Mosiru przy ulicy Bończyka. Drużyny złożone z przedstawicieli miejskich jednostek rozegrają turniej o Puchar Prezydenta Mysłowic, będą też pokazy taneczne i oczywiście licytacje rozmaitych fantów. Jeśli macie unikatowe przedmioty, które chcielibyście przekazać na licytację, przynieście je do Urzędu Miasta lub Mysłowickiego Ośrodka Kultury do 27 stycznia. W tym roku w naszym mieście będzie można wylicytować m.in. piłki tenisowe z podpisem Agnieszki Radwańskiej z prywatnej kolekcji naczelniczki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Mysłowice Agnieszki Stec, czy plastron z autografami polskich skoczków narciarskich przekazany przez mysłowicką radną Agnieszkę Harmatę. Za wylicytowane fanty będzie można zapłacić bezgotówkowo w terminalu. Z finału na finał mysłowiczanie są coraz bardziej hojni. W ubiegłym roku uzbieraliśmy ponad 107 tysięcy złotych dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Tegoroczne środki posłużą do zakupu sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii i wirusów, którymi zakażenie może prowadzić do sepsy. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam za 7 dni. Udanego, spokojnego tygodnia i do zobaczenia.